Dzień dobry. Z tej strony Zbigniew Aleister. Jestem konsultantem technicznym w firmie Solid Expert. Dzisiejszym krótkim filmem chciałbym zapoczątkować miniserię materiałów na temat dostosowywania naszej przestrzeni roboczej, z którą mamy do czynienia przy pracy z Katią 3D Experience. Na pierwszy ogień postanowiłem wziąć temat dostosowania wielkości elementów referencyjnych, takich jak płaszczyzny czy osie. A przy okazji pokazać, jak możemy wyszukać polecenia i modyfikować zawartość np. okna ActionPad. Zaczynajmy. W przypadku Katii 3D Experience wielkość elementów referencyjnych, takich jak płaszczyznę, jest stała w stosunku do wielkości naszego ekranu i nie przeskalowuje się wraz z przybliżaniem lub oddalaniem obiektu w naszej przestrzeni roboczej. W wielu przypadkach ta wielkość może okazać się nieoptymalna do naszego chwilowego zapotrzebowania. Ale zacznijmy od początku. Czyli zacznijmy od znalezienia w oknie Preference zakładki Common Preference, Object Properties, 3D Shape, Display. W tej karcie znajdziemy polecenie Axis System Display Size i to właśnie w tym miejscu możemy definiować wielkość domyślną tych elementów. Zmieńmy chwilowo na powiedzmy 50. Klikam Apply, klikam OK. I jak Państwo widzicie, elementy zostały przeskalowane. Ale wróćmy z powrotem do naszej wartości domyślnej. OK, ale co w przypadku, gdybym chciał zróżnicować wielkość poszczególnych elementów? Taką możliwość również mam, jednak najpierw muszę ją uaktywnić. Polecenie do tego służące znajdziemy pod nazwą Resize Infinity Elements i w zależności od wybranej aplikacji możemy się do niego dostać na różne sposoby. Rozpatrzmy dwa scenariusze. W moim wypadku wybranie opcji Open in New App na modelu tarczy hamulcowej powoduje uruchomienie tego detalu w aplikacji Generative Wireframe and Surface. W przypadku tej aplikacji nasze narzędzie znajdziemy w zakładce App Options i wystarczy je uaktywnić. Od tego momentu po zaznaczeniu danego elementu referencyjnego będą pojawiały się zielone znaczniki w jego punktach charakterystycznych i ciągnąc za te elementy będę w stanie modyfikować wielkość naszego elementu referencyjnego. W tym wypadku na przykład płaszczyzny. Gdyby okazało się, że modyfikowanie tego elementu poszło za daleko i chciałbym wrócić do wartości domyślnej, wystarczy, że kliknę w ikonkę ze strzałeczkami przy jednym z punktów charakterystycznych, co spowoduje powrót do wartości domyślnej. To dotyczy nie tylko płaszczyzn, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, również osi, co mogą Państwo zaobserwować właśnie na ekranie. W tym miejscu warto również zauważyć, że to narzędzie po jego uruchomieniu jest cały czas aktywne. Dopóki go nie dezaktywuję, ciągle będę w stanie modyfikować wielkość tych elementów, co niekoniecznie musi być dla mnie pomocne. Chwilowo dezaktywuję nasze narzędzie, ale rozważmy teraz drugi scenariusz, czyli co się dzieje, kiedy przejdziemy do innej aplikacji. Na przykład w tym wypadku do Part Design. W tym wypadku proszę zwrócić uwagę, że w zakładce App Option tego narzędzia nie znajdziemy. Możemy się do niego dostać tak naprawdę na dwa sposoby. Albo z poziomu paska status bar, gdzie po wpisaniu komendy C i początek nazwy naszego narzędzia, czyli resize, mogę z listy wybrać nasze narzędzie i je uaktywnić.
Od tej pory, kiedy kliknę na naszym elemencie referencyjnym, mogę go spokojnie rozciągać, modyfikować, manipulować. OK. Tylko umówmy się, wywoływanie tego polecenia za każdym razem wpisując jego nazwę niekoniecznie musi być na dłuższą metę optymalnym rozwiązaniem. W tym miejscu chciałbym Państwu pokazać, jak możemy dostosować np. pasek Action Pad poprzez dodanie do niego naszego narzędzia. W tym celu przejdziemy do rozwinięcia polecenia Preference. Wybieram opcję Customize. Przechodzę do zakładki Action Pad i aby do listy poleceń dorzucić naszą komendę, klikamy Add Commands. Teraz wystarczy wyszukać nasze narzędzie Resize. Klikam lupkę. I teraz wystarczy, że zaznaczę nasze narzędzie, klikam OK. I ono znalazło się na końcu naszej listy. Teraz wystarczy metodą przeciągnij upuść przenieść w interesujące nas miejsce na pasku Action Pad i kliknąć Close. Od tej pory znajdziemy to narzędzie tam, gdzie je upuściliśmy. I mamy do niego bardzo szybki dostęp. OK. W tym materiale z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że okazał się on dla Państwa pomocny oraz interesujący. Serdecznie zapraszam Państwa również do zapoznania się z innymi naszymi materiałami publikowanymi na kanale YouTube, na stronie solidexpert.com, na naszym blogu technicznym Solidmania oraz na portalach społecznościowych. Wszelkie przydatne linki znajdą Państwo w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia przy okazji następnych materiałów.